Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak już Pan powiedział, zajmuję się chorobami dietozależnymi, a szczególnie nowotworami. Jestem po ginekologii onkologicznej, także te nowotwory gdzieś tam ciągle się przewijają. Dzisiaj będziemy mówić o profilaktyce przeciwnowotworowej, ale profilaktyka przeciwnowotworowa to są dwie rzeczy. Jedna taka, żeby nie zachorować, a druga to jest taka, tak zwana profilaktyka wtórna, czyli profilaktyka po chorobie nowotworowej. Dlatego, żeby nie dostać wznowy. I to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, my nie jesteśmy, żaden z naszych organów nie jest osobną rzeczą. Czyli nie można, mimo że medycyna oczywiście akademicka dzieli to na różnego rodzaju części, nie powinno się człowieka dzielić i leczyć tylko jedną z rzeczy. Tak jak tutaj widać, wszystko ma znaczenie. Jedną z tych rzeczy, do których nie mamy wpływ, to jest wiek, tak? On niestety idzie do przodu. Natomiast na wszystko inne mamy wpływ. Mamy wpływ na swoją psychikę, na immunologię, nawet, proszę Państwa, mamy wpływ na swoje geny. Oczywiście dużo dostajemy od rodziców, od dziadków, ale modyfikacja, wspieranie i niedopuszczenie do modyfikacji genów również jest możliwe, już teraz o tym wiemy. Oczywiście środowisko, w którym żyjemy, odżywianie i styl życia, to wszystko od nas zależy. I ta, że tak powiem, równia, która może przeważyć na to, czy będziemy zdrowi, czy jednak zachorujemy, ma znaczenie. I to wszystko w całości. Proszę Państwa, dieta to nie tylko jakby jedzenie, tak? Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że kiedyś, jak zaczynałam pracę jako dietetyk, bo po studiach, po doktoracie skończyłam również dietetykę, to wszyscy myśleli, że dieta jest tylko dla osób odchudzających. Jak komuś mówiłam, że właśnie jestem dietetykiem, to wszyscy wciągali brzuchy i mówią, no chyba Pani nie myśli, że ja powinienem być na diecie. Właściwie dieta to jest wszystko i każdy z nas jest na diecie. Bo oczywiście może być dieta racjonalna, dieta McDonaldowa, dieta słodyczowa, dieta na cukrzycę oczywiście, dieta dziecięca. Każdy z nas jest na diecie. Ale rodzaj tej diety i ten styl, jak to ma być, to wszystko od nas zależy. I aby oczywiście prawidłowo się odżywiać, nie wystarczy też jeść to, co się lubi. Wszyscy mówią, że na to, na co masz ochotę. Oczywiście. Z naturalnych rzeczy, czyli jeżeli mamy ochotę na maliny, to jemy maliny. Jeżeli mamy ochotę na fasolkę szparagową, to jemy fasolkę szparagową. Natomiast jak mamy ochotę na słodycze, to znaczy, że nasz organizm coś mówi. Jest kilka rzeczy, co może powiedzieć nam organizm, jeżeli mamy ochotę na słodycze. Po pierwsze, możemy mieć nieszczelność jelit i kandidę w jelitach, która przekłamuje nasz mózg i mówi, zjedz coś słodkiego, a nie to, że nasz organizm potrzebuje to słodkiego, tylko jelita i te grzyby w jelitach potrzebują coś słodkiego. Drugie to jest, jeżeli jesteśmy bardzo zmęczeni i organizm szybko traci energię, jeżeli jest nam zimno, to też szybko traci energię i wtedy jest sygnał do mózgu, zjedz coś słodkiego, bo to jest najszybsze paliwo do tego, żeby ogrzać organizm i żeby organizm dostał więcej energii. Trzecim, jeżeli jest nam oczywiście źle i smutno, a nasi rodzice nagradzali nas, dając nam słodycz, znowu mózg mówi, zjedz coś słodkiego, będzie ci lepiej. Tak? Czyli jest ileś powodów, które organizm mówi, zjedz coś słodkiego, wcale nie mówi, że my potrzebujemy cukru jako cukru, tylko potrzebujemy, bo coś się dzieje w naszym organizmie. Ważne jest też, że te składniki, niektóre mogą być niestety dla nas bardzo szkodliwe. I sam cukier, taki w cukierniczce, no niestety nie jest dobrą rzeczą. Oczywiście miód, tak, fruktoza z owoców, to są dobre cukry, bo jest różnica, jest cukier i cukry. Oczywiście te czynniki jeszcze muszą Państwo wiedzieć, że zależy od naszego laboratorium, które mamy w naszym organizmie, czyli laboratorium tak zwanym chemicznym, które też przetwarza te wszystkie rzeczy i też szkodliwe czynniki mogą się dopiero aktywować podczas różnego rodzaju trawienia bądź niedoskonałości trawienia. I tak na przykład tłuszcze, jak się źle rozłożą, to rozkładają się i dają ocet i śluz w naszym organizmie. Cukry, powstaje alkohol,
Aldehyd octowy. Proszę Państwa, często to widać u dzieci, bardzo szybką reakcję. Po zjedzeniu dziecko w ciągu 20 minut może być strasznie niegrzeczne. My to mówimy, że dziecko zaczyna być niegrzeczne, zaczyna broić, zaczyna krzyczeć, zaczyna być tkliwe, drażliwe, płaczliwe. Trwa to do około godziny do półtorej. Jak spadnie ten cukier, który wytworzył się, właściwie ten alkohol, który się wytworzył podczas tego cukru, no to zaczyna się dziecko uspokajać. I dlatego te słodycze, takie słodycze z cukrem mogą powodować, że my myślimy, że dziecko jest niegrzeczne albo dziecko broi. Ono po prostu jest pod wpływem tak zwanego alkoholu. No to tak jak dorosły, różną ma reakcję pod wpływem alkoholu. Dlatego ten cukier w cukiernicy może szkodzić. Dodatkowo jeszcze, wracając do naszego głównego tematu, naprawdę cukier odżywia komórki nowotworowe. Glukoza bardzo szybko znajduje komórki nowotworowe. Przykładem na to może być badanie PET z kontrastem. Do kontrastu dodaje się zawsze glukozę, dlatego że wiadomo, że ta glukoza znajdzie komórki nowotworowe, kontrast tam wejdzie i zacznie świecić. Bo komórki nowotworowe są bardzo inteligentne, no one muszą czymś się odżywiać i potrzebują też tej energii. Dlatego ten cukier niestety bardzo łatwo odżywia komórki nowotworowe i jest niedobry, tak? Czyli przy chorobach w ogóle powinien być odsunięty z jedzenia. No i białka, powstają również substancje gnilne i kwas moczowy, dna moczanowa, 100% choroba dietozależna. Tak? Kryształki kwasu moczanowego odkładają się w stawach i powodują ból. Właśnie przez to, że te białka nie są przetwarzane. Białka potrzebują pH 1 do 2 w naszym żołądku. Czyli okazuje się, że jeżeli neutralizujemy, odkwaszamy się, no to wtedy nie powinniśmy jeść białek, tak? Bo białka i pepsyna powinna być dobrze, znaczy pepsyny trawią białka. Okazuje się, że też, proszę Państwa, wszystkie leki przeciwbólowe obniżają soki żołądkowe i obniżają pepsynę, czyli enzym, który trawi białka. Czyli jeżeli bierzemy jakiś lek przeciwbólowy, to musimy wiedzieć, że w ciągu godziny nie powinniśmy zjeść nic białkowego, bo może nie zostać strawione. No? Także to są takie ważne rzeczy. Zresztą jak nadużywamy leków przeciwbólowych, no to też może się okazać, że tych białek może w ogóle już nie trawimy. A białko, proszę Państwa, to jest podstawa, to jest cegła do budowania domu. Oczywiście możemy mieć super ekipę murarską, możemy mieć super zaprawę, możemy mieć nawet marmury. No jak nie mamy cegły, to nie wybudujemy domu. I ta cegła, to białko w naszym organizmie też jest bardzo podstawową sprawą i ono jest jakby wszędzie, tak? I w krwi, w tkankach, w naszym organizmie, które zawsze jest nośnikiem i jest podstawą. Czyli białko jest podstawa, dlatego bardzo ważną rzeczą jest w ogóle białka. W chorobach nowotworowych bada się je z badania albuminy i prealbuminy, bo spadek białka w chorobie nowotworowej powoduje kacheksję nowotworową i właściwie śmierć z powodu wygłodzenia, a nie z powodu nowotworu. I często tak jest, dlatego jak pacjent zaczyna chudnąć w chorobie nowotworowej, to trzeba zobaczyć, czy czasami białka nie spadają. Trzeba oczywiście odżywić go białkowo, ale te białka muszą być też trawione, bo znowu, w momencie, kiedy chemioterapia niszczy błonę śluzową, niszczy nam soki żołądkowe i niszczy nam tą pepsynę, no to musimy odbudować to szybko, żeby te białka były trawione. Czyli te aminokwasy i peptydy są najmniejszą cząstką białka, która jest najlepiej wchłanialna. Ale w innych chorobach tak samo. I gdzie to się wszystko zaczyna? Proszę Państwa, no oczywiście zaczyna się, właściwie nasze zdrowie, zaczyna się w całym układzie pokarmowym od jamy ustnej, w której to właśnie cukry jest pierwszą rzeczą, którą trawi się w jamie ustnej, przechodzi przez cały system układu pokarmowego i trafia do jelit. System ma swoją obronę w postaci flory bakteryjnej, która buduje się od pierwszego dnia życia dziecka. Oczywiście najlepiej, kiedy wychodzi dziecko drogą naturalną, poród jest drogą naturalną, wtedy nabiera też probiotyków i bakterii od matki.
Przez cały swój czas karmienia piersią również bierze te prebiotyki od matki. Przez pierwsze 6 dni najwięcej się namnaża flory bakteryjnej w jelitach, dlatego te pierwsze 6 dni są kluczowe dla naszego zdrowia w przyszłości. Są już nawet probiotyki dla niemowlaków, które powinno się od pierwszego dnia życia dostarczać, właśnie po to, żeby ta flora bakteryjna jak najbardziej została wytworzona. Ona tworzy barierę i tworzy system obronny. Oczywiście te probiotyki na szczęście nie wchodzą w reakcję z naszym organizmem, natomiast bardzo pomagają naszemu organizmowi. Czyli tak, jedzą nasze wszystkie śmieci, wystawiają całą armię żołnierzy, żeby nas bronić, wytwarzają i łączą witaminy z enzymami, enzymy z białkami, po prostu są nośnikami i właściwie, a jak jesteśmy, jak my je zużyjemy już po 72 godzinach, to po prostu wydalamy je z kałem jako niepotrzebnych już robotników. I znowu trzeba je namnażać. 2000 gatunków, najbardziej oczywiście w jelicie ciężkich. Proszę Państwa, 2 kilo, dorosły człowiek powinien mieć 2 kilo flory bakteryjnej. Czyli wszystkie panie, jeżeli wstajemy na wagę rano, odejmujemy 2 kilo, jak mamy dobrą florę bakteryjną. I to jest nasza rzeczywista waga, prawda? Także to jest też dobra wiadomość, że nie tylko my tyle ważymy. Natomiast to jest bardzo dobra liczba, tyle probiotyków i flory bakteryjnej powinniśmy mieć, ale w całości. Flora bakteryjna jest na zewnątrz, pod pachami, tam w okolicach, gdzie mamy włosy i one są potrzebne. Po to natura dała nam to wszystko, żeby właśnie nas chronić. I teraz niestety wszystkie perfumy, dusze, szampony, niestety to zabijają tą florę bakteryjną, czyli właściwie zaczynamy być bezbronni, jako już pierwsze nasze ciało zaczyna być bezbronne, czyli znowu te patogeny mogą przechodzić dalej. W jamie ustnej powinno być też sporo bakterii, dlatego że to jest taki też pierwszy przesiew, który powinien zabijać patogeny, żeby nie poszły dalej. No i potem już w jelitach, tam powinno być ich najwięcej, dlatego że wszystko, co przetworzymy z jedzenia, wchodzi do jelita i tam jest wchłanialne i rozprowadza się do całego naszego organizmu. Co robią? Właśnie to jest to, co mówiłam. Bakterie ograniczają rozwój patogenów, hamują proces rozrostu się bakterii w jelitach, łagodzą objawy nietolerancji laktozy, działanie immunologiczne, syntezy witamin z grupy B, z grupy K. Właściwie bez flory bakteryjnej i bez magnezu witamina z grupy B się nie wytworzy. A wiadomo, że witamina z grupy B odpowiada za dobre nasze samopoczucie, czyli wszystkie takie stany lękowe, depresyjne, tak zwane czasami doły, no to może to być tak, że mamy niską florę bakteryjną i niską poziom witaminy D i dlatego się tak czujemy. Tak? Czujemy się ciągle zmęczeni. Okazuje się, że to jest powód niskiej flory bakteryjnej, braku magnezu i witaminy z grupy B. I wystarczyłoby właśnie odwrócić to wszystko, czyli wykąpać się w soli magnezowej, zjeść jakąś kiszonkę do tego i właściwie okazuje się, że po takiej kuracji 2-3 dniowej zaczyna nam wszystko wracać. Tak, nasz dobry stan zdrowia psychicznego zaczyna i dobry humor wracać. Oczywiście stymuluje motorykę przewodu pokarmowego i zapobiega różnego rodzaju biegunkom, różnego rodzaju w ogóle rozwojowi patogenów. No to już mówiłam, kiszonki, napoje mleczne, fermentowane i probiotyki do picia. W dzisiejszych czasach, proszę Państwa, niestety musimy suplementować probiotyki. I to jest rzecz taka, która najpierw wybiliśmy je skutecznie, a teraz musimy dostarczać do organizmu. Proszę Państwa, nasz układ pokarmowy jest z epoki kamiennej, a oczywiście żywność z supermarketów. Dlatego okazuje się i badania pokazują, że otyłość również ma swoje bakterie, które wytwarzają tkankę tłuszczową. Są bakterie, które namnażają tkankę tłuszczową i często dopiero po pozbyciu się ich najlepiej się wtedy odchudza. Najlepiej regulujemy naszą wagę bez jakichś mocnych, drastycznych diet. Co jedzono kiedyś? Proszę Państwa, kiedyś
było więcej błonnika, mniej sodu, więcej wapnia w diecie i więcej witaminy C. Tak? To są wszystkie rzeczy z naturalnych. Musicie Państwo wiedzieć, wracając znowu do tego cukru, cukier niestety niszczy witaminę C, dlatego ona również powinna być dostarczana w różnych postaci. Najlepiej oczywiście z naturalnych porzeczek, papryki, jakiejś aronii, ale właśnie, żeby była bez cukru. Jakie szkodliwe czynniki mogą wywołać czy nowotwory, czy w ogóle jakieś inne choroby? No to jest pleś. Proszę Państwa, pleś jest jedną z gorszych rzeczy, dlatego że nie jest widoczna gołym okiem. Tak? Na przykład często truskawki. Pacjenci nowotworowi albo pacjenci w grupie ryzyka nowotworowego powinni bardzo ograniczyć truskawki. One mają dużo witaminy C, są bardzo zdrowe jako one, natomiast niestety są blisko ziemi i często po deszczach mogą mieć niewidoczną pleśń, którą zjadamy. Ileś zjadanych pleśni w tygodniu, w miesiącu może spowodować niestety mutacje genów i nowotworzenie. Jeżeli widzimy też, że jest jakby owoc spleśniały, bądź jego część, kiedyś się odkrawało i wyrzucało. Natomiast wyrzucało się tą część kapelusza, te korzenie zostały. Jeżeli widzimy, że owoc jest nadgnity, no niestety wyrzucamy całość. Tak? Nie, z oszczędności nie zostawiamy reszty. Proszę Państwa, pyszne smażenia oczywiście. Pyszne smażenia, które grillowe, które są, też wytwarzają amidy i heterocykliczne, które mogą, już jest udowodnione, że mogą powodować nowotworzenie, ale mogą też uszkadzać błony śluzowe żołądka i jelit, zanim dojdzie do nowotworzenia. To też musi minąć czas, bo proszę Państwa, to nie jest nigdy tak, że dzisiaj coś zjemy, a jutro zachorujemy na nowotwór. 1 gram komórki nowotworowej rośnie od 10 do 20 lat. Także my naprawdę musimy sobie nabroić, żeby dostać ten nowotwór. Tak? Ale to jest właśnie kropla do kropli, czyli te wszystkie rzeczy, które robimy przez całe życie. I tutaj nie ma bezkarności. To nie jest to, że mówimy, gdy jesteśmy dzisiaj zdrowi, to sobie ach, coś tam zjemy. Tak? I możemy sobie pozwolić, dopiero jak zachorujemy, zaczniemy się martwić. Tak? Nieprawda. To musimy wiedzieć, że racjonalność musi być. Oczywiście, żeby też nie zwariować. To jest ta druga rzecz. Tak? Czyli ten środek trzeba sobie wypośrodkować. Czyli jeżeli raz w miesiącu zjemy sobie coś z grilla, tak, albo 2 razy w miesiącu, to też się nic nie stanie. Natomiast do tego trzeba wiedzieć, że musimy bardzo dużo surowych warzyw do tego zjeść. Najlepiej, jeżeli one są zielone, dlatego że chlorofil jako barwnik zielony roślin oczyszcza nasz organizm, czyli więcej takich zielonych rzeczy do tego wszystkiego. Oczywiście kolejne to są te wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które wytwarzają się podczas topiącego się tłuszczu i smażenia, ale też są niestety w liściach, które są uprawiane przy drogach szybkiego ruchu i przy zakładach przemysłowych. No to jest ta druga rzecz. Proszę Państwa, stężenie sody może być takim czynnikiem, który wyciąga też te pestycydy. Czyli jeżeli namoczymy sałatę, jabłko, bez obierania oczywiście, w roztworze 1 litr na 1 łyżkę sody oczyszczonej i to przez godzinę pomoczymy, różnica stężeń, która się zadzieje w związki chemiczne oczywiście, najprawdopodobniej wyciągnie pestycydy z tego warzywa czy z owocu. Czyli takie moczenie w sodzie jak najbardziej. Są też takie ozonatory, które również wyciągają też te pestycydy, grzyby i pleśnie już na rynku dostępne, czyli takie czyszczenie tych warzyw, owoców, które mamy zjeść, powinno być również, żeby jak najmniejszą ilość pestycydów dostarczać do naszego organizmu. Oczywiście akryloamid, który już no właśnie w chipsach, frytkach, no, to są już takie rzeczy, które są bardzo, bardzo złe, ale niestety w takich ciastkach, które są ważne przez 2 lata w sklepach, które mamy takie opakowane, no to tam też również, no musi coś konserwować te ciastka.
Wracając do tych cukrów, proszę Państwa, czyli kostek cukru, gdzie są schowane i kiedy ich nie widać, tak? Czasami zdarza się tak, że my mówimy, my nie jemy wszystko właściwie bez cukru, tak? Ale pijemy Coca-Cola albo ktoś pije Coca-Colę, tak? No to okazuje się, że niestety tam te ukryte cukry są. Tak samo w różnych napojach, w lodach, proszę Państwa, żeby lód nam smakował, to musi być razy dwa cukier, dlatego że nasz język, jeżeli coś jest zimne, obniża próg smaku, jeśli chodzi o słodkie. Czyli lody są dwa razy słodsze niż taki jakiś cukierek czy ciastko. Przynajmniej tak muszą być, żeby smakowały nam, nie? Dlatego tutaj widzimy, że te lody mają znacznie większą ilość tego cukru. I to są rzeczy ukryte. W marchewce widzimy jedna kostka, ale to jest fruktoza, czyli to jest ten dobry cukier. Bo tak jak już mówiliśmy, jest cukier i cukry, cukry są dobre, cukier niestety nie, jest zły. I to, co już mówiłam, jeść więcej owoców i warzyw i zwracać uwagę, co kupujemy i jak wygląda. Nie wszystko ładne, jest dobre. Właśnie ta natura daje naturalne rzeczy, naturalne piękno. Natomiast co do tych owoców i warzyw, ja uważam, że akurat jeżeli jemy 5 posiłków, a takie jest zalecenie, to powinno być co najmniej w 4 posiłkach powinno być warzywo. Tak? Jeden może być owocowy i wcale nie jest tak, że musimy tych owoców jeść 5 razy dziennie. Właściwie nawet jeden posiłek może być owocowy. Tak? Zwłaszcza przy chorobach takich jak cukrzyca, przy dyna moczanowa, to przy alergiach pokarmowych, przy nieszczelności jelit i przy w ogóle niedoczynnościach tarczycy, w ogóle jakichś autoimmunologicznych chorobach, te owoce wcale nie są aż takie dobre. Lepsze są owoce gotowane, bo wtedy nie drażnią jelita. Tak? Jeżeli surowy owoc, oczywiście jeżeli mamy dobre jelita, no to normalnie wytworzony się w jelitach alkohol będzie przez nas normalnie przetworzony. Natomiast w momencie, kiedy mamy niską florę bakteryjną i zjemy owoc i zacznie tam fermentować, wytwarzając alkohol, no to mamy wtedy gazy, duży brzuch. Często to jest tak, że wieczorem wszyscy mówią, że mają brzuch jak bania, tak? To jest już znak, że coś się dzieje w tych jelitach, że ta flora bakteryjna jest naprawdę niska. Nie? I to jest jakby wstęp do autoimmunologicznych chorób. Oczywiście to mówię znowu, to trzeba trochę poczekać, to nie jest tak, że na drugi dzień zachorujemy, ale z czasem te wszystkie choroby zaczną się jakoś ujawniać. I co powinna zawierać dieta? Oczywiście ziarna, nasiona, coś, co jest nieprzetworzone. Żebyśmy zapamiętali, bo to teraz oczywiście fajnie się nauczyć przeczytać ileś książek, natomiast to, co natura daje, mało przetworzone, a ziarna są mało przetworzone. One naprawdę są bardzo bogate w minerały, witaminy, w tłuszcze, które są potrzebne do przemian hormonalnych chociażby. Błonnik, proszę Państwa, odżywia tą florę bakteryjną, tak? Czyli błonnik jest rzeczą nietrawioną, częściowo, bo jest trawiony i nietrawiony, ale właśnie odżywia nasze te bakterie, dobrą florę bakteryjną, bo one też muszą jakoś żyć, prawda? Błonnik też obija, że tak powiem, jelita, oczyszczając te jelita. Reguluje metabolizm hormonów, to też jest bardzo ważne. I błonnik występuje w roślinach, w pestkach nieprzetworzonych. Nie? Jeżeli na przykład przetrzemy już marchewkę, to ten błonnik też się zmniejszy. Czyli obróbka termiczna potrawy również jest ważna. Surowe warzywo z całym łykiem w surowej postaci ma więcej błonnika niż warzywo przetworzone, przetarte i zmielone. Nie? Dlatego mąki też. Nie? Niektóre mają więcej i niektóre mniej błonnika. Czosnek, cebula to są rzeczy, które są przeciwzapalne, przeciwnowotworowe. Wiemy już, że w różnych przeziębieniach dobrze się sprawdzają. Mają kwarcetynę i ajoen. To są czynniki, które bardzo dobrze wpływają, jeśli chodzi o działalność przeciwnowotworową na komórki, które nawet już są, mają początki nowotworowe. Bo musicie Państwo jeszcze może wytłumaczę, co to jest nowotwór. Nowotwór, to jak sama nazwa wskazuje, to jest nowy twór w naszym organizmie. I teraz każda komórka nasza normalnie ma się dzielić i dawać drugą komórkę. Stara, jak jest zużyta, mamy wydalać ją na zewnątrz. I w pewnym momencie przy pewnych brakach, bo to musi być braki, bądź jakieś niezdrowe środowisko, czyli w momencie powiedzmy, że mamy długotrwały niedobór witaminy z grupy D, który powoduje, że komórki w jelitach nie mogą się wytworzyć i to może spowodować nowotwór jelita.
czyli nowy twór w naszym organizmie. Coś z nas w pewnym sensie jest niekompletne i zaczyna się namnażać, ale on nie ma już takiego samego systemu namnażania się, no bo jest komórką wadliwą. I teraz, czy on się uzłośliwi, czy nie, to znowu jest nasze środowisko, nasza psychika, to co jemy, czy nadużywamy alkoholu, czy palimy papierosy, czy mamy dużo stresu też, to może aktywować bardziej tą komórkę. A potem jak ona już zaczyna być samodzielna i zaczyna być już rakowa, no to wtedy zaczyna się już duży problem, nie? Jeśli chodzi. A tak, te komórki nowotworowe na początku są jakby całkowicie do zniszczenia, jeżeli je dobrze wykryjemy i całkowicie nasz organizm może sobie poradzić. Czyli znowu wracamy do tego systemu immunologicznego, czyli system immunologiczny razem z florą bakteryjną ma już czas, ma swoich żołnierzy, tak zwanych limfocyty natural killers, które mogą wygonić komórki nowotworowe. Tak? I to jest bardzo ważne. My to mamy w sobie, ale musimy to uruchomić. No bo jak mamy armię, a nie wyposażymy ich w, że tak powiem, narzędzia, czyli w broń i tak dalej, co z tego? Gołymi rękoma nic nie zrobią, prawda? Czyli to jedzenie jest bardzo ważne. Muszę przyspieszyć, w związku z tym, że jestem trochę gadułą. Omega 3, ale proszę Państwa, te wszystkie rzeczy, które tutaj są, na drugim piętrze jest w trzy artykuły, dwa moje, jedna moje koleżanki, właśnie o tym, co dzisiaj mówię i jeszcze też od doktora Majdyły o personalizacji nowotworów i w tej gazecie bardzo ładnie jest napisane nawet, co możemy już dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jak zbadać pacjenta przednowotworowego czy nowotworowego i jak go możemy leczyć w naturalny sposób. Jest to potwierdzone badaniami naukowymi i to też fajnie sobie, mówię, na drugim piętrze jest do zdobycia, także zachęcam, bo to jak nie zdążę wszystkiego powiedzieć, zresztą też dużo rzeczy tutaj jest tylko sygnalizowane. Omegi 3, czyli tłuszcze, które są bardzo ważne dla naszego organizmu, bez nich nie, żaden hormon nie działa. Muszę Państwu powiedzieć taką historię. Teraz wątroba właściwie powinna wytworzyć, i teraz tłuszcze, powinna je przetwarzać. I w momencie, kiedy brakuje nam tłuszczy, czyli powiedzmy tarczyca, hormon tarczycy powinien się w tłuszczach dobrze przetwarzać, zaczyna mu brakować tych tłuszczy i dzwoni do mózgu, mówi: słuchaj, mózg potrzebuje tłuszczy. A mózg mówi: dobrze, zadzwonię do wątroby, no ona powinna mieć ten tłuszcz. I jest telefon, a wątroba mówi: wiesz co, no ostatnio bardzo mało dostawałem tego tłuszczu, ale umiem wytworzyć i wytwarza cholesterol, a my go niszczymy. Dlatego trzeba zawsze zwrócić uwagę, dlaczego mamy podwyższony cholesterol. Nie niszczyć go od razu, nie brać leków na obniżenie cholesterolu, bo trzeba się dowiedzieć, dlaczego ten cholesterol w naszym organizmie jest taki wysoki. Trzeba zbadać witaminy z grupy B, trzeba zbadać tarczycę, trzeba zbadać witaminy z grupy D, trzeba zbadać homocysteinę i wtedy wiemy, co jest powodem wysokiego cholesterolu. I możemy nie znowu leczyć go statynami, tylko leczyć go dietą bądź witaminami, minerałami, kąpielami i okazuje się, czy sportem, i okazuje się, że cholesterol samoistnie spada. Bez żadnych leków. A wątroba się wtedy regeneruje i zaczyna normalnie funkcjonować. I do tego potrzebne są tłuszcze. Dlatego jedzmy oleje, pijmy je w różny sposób. Oczywiście witaminy, minerały, które potrzebne są w dzisiejszych czasach, trzeba suplementować. Proszę Państwa, no niestety przemysł jest tak, że oczywiście nie wszystkie naraz w różnych okresach różne, ale suplementacja jest ważna. Herbaty zielone, to już nie będziemy mówić. Co jest ważne, to co już mówiłam na początku. Proszę Państwa, jesteśmy jednym organizmem. Tak, różne układy, natomiast jedno wynika z drugiego. Nie można robić tak, że zaczynamy się zajmować i mówimy: dzisiaj się zajmiemy tylko żołądkiem, a jutro zajmiemy się nogami, bo w momencie, kiedy chodzimy, to nasze jelita zaczynają się obijać, co lepszą powoduje perystaltykę, lepsze wydalanie gazów, a nasz żołądek, który przetwarza, wprowadza jedzenie do jelit i ono będzie lepiej przetworzone i wchłonięte. Także wszystko ma znaczenie i musimy brać się w całości. Wiele układów, ale jeden człowiek. I to tak pokrótce, proszę Państwa, co można zrobić. Oczywiście mogę opowiadać godzinami na temat diety.
kiedyś ktoś pytał, czy ja jestem na diecie. No cały czas jestem na diecie. Czasami ona zdarza się nieracjonalna, jak idę gdzieś na imieniny, czy gdzieś do kogoś, ale nie jest to, bo bym oczywiście skłamała, gdybym powiedziała, że całkowicie nie jem. Nie. Ale naprawdę zwracam na to bardzo dobrą, bardzo mocną uwagę na to, co jem, jak jem, kiedy jem i to jest ważne. Tak? Oczywiście, tak jak wracając do tego, te zasady. Regularność, najlepiej, najlepsze, największe śniadanie, najmniej na kolację, to co natura dała, najwięcej kiszonek, no i tak najmniej tych przetworzonych rzeczy, które są dostępne. Ja wiem, że one są łatwe i w dzisiejszym szybkim życiu one, ta łatwość, dostępność jest też ważna, ale możemy sobie zrobić. To jest jakby 5 minut dłużej rano przygotowanie drugiego śniadania, czy przygotowanie jakiejś kanapki do pracy, czy do szkoły, a to spowoduje, że nasz organizm zje to, co my mu damy, a nie, że głód nas dopadnie. Bo najgorzej, proszę Państwa, jeżeli zaczynamy się głodzić i dopada nas głód, no to wtedy organizm i nasz mózg przestaje myśleć. I mówi tak, przestań, co to za dieta? Ty się weź za to, bo jestem głodny, chcę jeść i właściwie sięgamy po różne rzeczy. Dziękuję Państwu bardzo. Będę również dostępna jeszcze przez pół godziny na górze. Zapraszam do przeczytania gazetki, tam 2 numery, a w tym jest najwięcej, że tak powiem. Dziękuję bardzo.